Moje kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Mountain Blade 2 Bannerlord. No mam kłopot, bo nic się nie dzieje i jak w tym odcinku nie wybuchnie wojna, to tak naprawdę tak średnio widzę sens nagrywać dalej tą grę. Trzeba by zacząć wtedy nową kampanię i grać od początku. No jak widzicie, tutaj moi ludzie nie chcą walczyć, nie chcą się bić. Trzy razy już proponowałem wypowiedzenie wojny, marnując 100 influenza i nic się nie stało. Nic się nie stało, więc wszyscy są na nie. Całe państwo, całe moje królestwo jest na nie. No okej, mogę iść na przykład do żony, płodzić dzieci, ale jaki jest sens, jak tak naprawdę nie będę w stanie nawet tym moim dzieciakom jakichś tam zameczków przysposobić jako gubernatorów. Generalnie taka jest trochę lipa, nie wiem co zrobić. Tutaj trochę pojeździłem, jak wiecie, w Aserai też. Powalczyłem. Trochę zdobyłam tego influence, mimo że takie tracę. Kasa rośnie. Dość nie szczególnie, ale to głównie dlatego, że tylko nie głównie dlatego, że poczekajcie chwileczkę. Powiedzmy do swoich włości. To głównie dlatego, że zgubiłem myśl. Kasa nie osiecha, bo nonsun, zrobiłem nonsunowi partii, żeby coś robił, żeby się rozwijał. A no to jednak mi te kilkaset euro zbiera. Mam problem też z moimi sklepami, z uprawami. Mimo że naprawdę dałem docelowe rzeczy, to one dużo nie zarabiają. O, karpen ten to w ogóle, ja go sprzedaję. Te mi zostały, bo one jakoś tam zarabiają. Spróbuję jakieś nowe zrobić w sklepach, ale no w Altongardzie też sprzedajmy. Postawimy jakieś nowe, może w nowych miejscach to będzie jakoś hulać. Bo w sumie kasa na inwestycje jakaś jest. Mam też dwie karawany, więcej mieć. Mamy resurs kasę, dobrze, skoczmy tak, może pojedźmy w tą stronę. Garnizonu nie ma, bo nie ma wojny. Dorzucimy wam trochę euro, może znaczy trochę denarów, nie jakoś dużo, ale macie. Zakolejkujmy budowę. Train Militia. Prosperity zwiększmy. Pojedźmy tutaj teraz, do tego, do Anakoni Castle. I zrobimy tam sobie taką górę, przez strugie przejedziemy, bo tu mamy ten zamek. Tak gdzie Nonsun śmiga. Tam mamy też Vladiv Castle, który jest naszym zamkiem. 20 Lutersów. Z przyjemnością. Dla treningu. Ja mam znowu chyba taką dobrą armię. Więc też nie ma co się doktoryzować nad tym. Armia jest spoko, tak naprawdę oczywiście awanse bywają i jest to zupełnie normalne. Zróbmy większe baraki. Niech się buduje, tej bliższej nie trzeba. Prosperity powiększmy. Ziemnijmy tych leśnych bandytów, bo nie są groźni. Zawsze jakiś awansik. Jeden. Spróbujmy, słuchajcie, zrobić tutaj jeszcze, podjedziemy. O, źle klikłem. A patrzcie, no wojny jak nie było.
Tak nie ma. Jaki jest sens w tej chwili grać? No, żeby budować sobie jakieś karawany? No, nie, to nie ma sensu. Awanse są, ale już nie mam piechoty znowu i to idzie bardzo sprawnie. Aragon, co tutaj mamy w tych wioskach? Fisz, są jakieś miasta obok. Nie mogą do tego wchodzić. Hagdud. Te do tego wchodzą, wiadomo. Ale to już do Ampli. Czyli nie wiem, gdzie te wioski dowożą. To jest słabe. Tu jest sporo wiosek. Może tutaj spróbujemy coś postawić, bo naprawdę ta wioska. Zaraz to sprawdzimy. Naprawdę te wszystkie wioski stąd, te Kotun, Kau, Flax. Kotun. Coś, co wykorzystuje kotun, tutaj powinno być to dobrym wyjściem. Wejdźmy, postawmy. To powinno być spoko, zobaczymy, czy tak też będzie. Ja nie wiem, co wykorzystuje koton, ale to sprawdzimy zaraz. Tam było chyba coś z wool. Kotek bezwstydnie sobie leży. Olive Press. Wood Workshop. Gdzie mamy najbliżej? Jak to jest wool, to bawełna, to lepiej kupić od razu Wool Wavery, żeby nie robić, żeby nie dublować tego samego pomieszczenia, wiadomo. Ja mam też to ubranie takie słabe, miejskie, ale na chwilę obecną przy tym poziomie rozwoju rozgrywki to nie jest ważne, tak? Bo w przyszłości, jak naprawią wszystkie bugi, będziemy też walczyli w mieście, będziemy wtedy walczyli z bandytami. Zobaczmy, jak to wygląda. O, werwet, dokładnie to wam. Co możemy zrobić? Ja miałem jechać tutaj, do tego zameczku. Śmignijmy tu.
Trial może być fajne miejsce, bo tutaj nie ma nigdzie zamku. Miasto najbliższe jest w Sybil, więc do Trial podjedziemy. Dajmy jeszcze. Co budujecie? To trzeba budować wszystko, nie? Irygacja. No i tutaj zostajemy z irygacją, bo to wolno wszystko działa. I podejdźmy do Trial, słuchajcie. Tam znowu hideout się stworzył. Tam to hideout zniszczymy zaraz. Co tu produkują? Futra. Grain. Sheep. Cow. Jak pan tutaj, oni nic nie robią. Nie wiadomo, co tu rozwijać. Niby jest, ale... Sheep, grain, no to było grain, no to tylko czy browar można postawić. Podjedźmy tutaj. Rekrutować go nie trzeba, ale patrzcie, no to jest nawet dobrze prosperują. Dobrych ludzi produkują. Może to jest jakiś pomysł. Nie chcę wszystkiego zwalać, bo chcę jeszcze się bawić w Smithiego. Więc tak naprawdę tak tylko trochę, żeby mieć co rozbierać. Troszkę zarobimy. Jest ok, oddamy też oczywiście więźniów. Przejdźmy się po tym centrum. Brewery. W takim układzie byłoby lepiej kupić. Bo chyba lepszego wyjścia nie mamy. No może kupić nowe domy, bo lecz nowe jakieś fabryczki, bo to wszystko źle idzie na razie. Kitek śpi, słuchajcie. Informuję, że Kitek śpi. No ale daleko. Co tutaj mamy? Brewery. To trzeba od razu do Brewery, żeby nie dublować, tak? Bo nawet jak tutaj dobrze, powiedzmy, brewer, czyli ten, boże, browar działa, tak jak postawię drugi, to nie będą działały dobrze. Więc jak chcę postawić browar w miejscu, gdzie już browar jest, no to lepiej kupić obecny. I nie robię misji na razie dla ludzi, bo to nie ma sensu. To się tak naprawdę przydaje na początku. To się przydaje w momencie, w którym zarabiamy kasę, zrobimy dużo renomy, żeby się jakoś rozwijać. W tej chwili to już nie jest nic. To już jest mój, myślałem, że to nie jest mój. Ale się nagrzałem w Trial? Nie wiedziałem, że ja mam coś w Trialu. No faktycznie mam.
No dobra. To gdzie teraz? Rozwalmy tą kryjówkę bandytów, bo jest za blisko mojej włości. Przy okazji... Wszyscy poawansowali. Mogłem, kurde, wjechać i trochę bardziej w Smithing, ale dobra, jak jest, tak jest. Patrzcie, fajnie, że no są tutaj patroluje te włości. To jak ty patrolujesz te włości, jak tutaj latają ci po 20 tych? Widzę, że muszę wszystko sam robić. Patrzcie, niby Nosun patroluje, nie? Niby wszystko w porządku. A tutaj biega kilkudziesięciu ludzi. To powoduje, że po prostu moje wioski nie zarabiają, tak? Bo tych mieszkańców napadają bandyci. No to jest Sodoma i Gomora w tych lasach, widzę. Autentycznie. Tą nadwyżkę oddam Nonsunowi. Czy ty masz pełny skład? Uuu, to masz pełny skład. To nic z tego nie będzie. Musimy zrobić to w ten sposób. Musimy po prostu wyrzucić. Trudno, presanci, no, wieśniacy moi. Trudno, takie życie. Dobra, napadamy to. Bo w tych lasach widzę, to jest tragedia. Karawanki zarabiają. Szkoda, że nie mogę więcej karawan zrobić, tylko dwie. No i znowu, robimy to samo. Ja potrzebuję mieć, słuchajcie, troszkę też innych ludzi. Nie wiem, czy dobrze robię, ale muszę mieć ludzi, którzy walczą wręcz. Bo ta ostatnia potyczka z reguły na końcu się rozbija o tam 10 na przykład ludzi, 15, i to naprawdę jest kłopot. Może pogubiłem się. Hold fire. Fire at will. Follow me. Jest, tak? Thank you.
musiałem tego zrobić, bo moi ludzie generalnie... straciliby strasznie dużo życia w takim układzie, jakby tak sobie stali, czekali, trzeba ich puścić do ataku. Pięknie. Trenuję się w tym musznictwie. Dobra. No i teraz będzie atak o oparcie, których jest. 8-9 ludzi. Tego właśnie potrzebowałem. Też ludzi, którzy walczą. Headshot. O Boże. Jeden padł mi, ale tylko został ogłuszony. Świetnie. Lepiej, teraz powinna wzrosnąć prosperity w moich wioskach. W jakość życia, mniej wrogów, to zawsze lepiej. No tylko kłopot jest standardowy, tak? Nie ma wojny. Irytuje mnie to, wiecie, bo mamy absolutnie, mamy najsilniejszy klan, państwo. I nie ma żadnego podjazdu, a my się brandlujemy jakby, nie wiem. Zamiast ich wszystkich zmieść z powierzchni ziemi, zdobywać zamki. To my jakieś takie dziwne akcje robimy, że nie chcemy z nikim walczyć. Toć to jest nierozsądne. Bierzemy trybuty od różnych ludzi. Sami też komuś płacimy, nie wiadomo dlaczego. W ogóle mi się to nie podoba, słuchajcie. Smithy oczywiście też jest głupi bug. Dlaczego mi się nie nabija kowalstwo, jak to po prostu podróżuje? To jest też głupota. Co możemy zrobić? Oczywiście smeltnąć różne rzeczy. Żeby się uczyć przepisów. Nie będziemy czekali, jedziemy dalej, bo chciałbym się udać teraz do Epi. Karak i Grici zaatakowali moją karawanę. No właśnie. Ale wiecie, Karak i Grici sobie śmigają gdzie chcą. Ja kilka razy ich dorwałem, ale to jest takie trochę szukanie wiatru w polu. Musiałbym czekać, przecież to nie ma żadnego sensu.
jak sobie gdzieś tam jadę, tak, jak mija noc, to powinno mi się odnawiać to kowalstwo. Nie kumkumam, ale powiedzmy depi, bo jak gdzieś mam odpoczywać i nic nie robić, to lepiej w swoim zamku, nie? No bo czekajcie, a może w Amurze? Co możemy w Amurze tutaj? Jakie są wioski? Fisz? Fyr. Mogą depi jechać. Grain. Hardwood. Grain, cotton. Czy ja wiem, czy oni jadą tu, czy jadą tu? Nie wiem. To jest właśnie głupie, że to prawie przypisane, gdzie oni jadą. Mogę oczywiście czekać i patrzeć na wieśniaków, gdzie jadą, ale to chyba na tym polega. Czy ja sobie będę, wiecie, oglądał każdego wieśniaka po kolei. Dogrznąć watachę, słuchajcie, cytując klasyka, i jedziemy dalej, nie? Jakieś tam, wiecie, drobne awanse. Wjedźmy do Epi, sprzedajmy jeńców, sprzedajmy nadmiar rzeczy, jak stoimy z jedzonkiem w ogóle, o, konie wojenne zawsze. Co to wszystko posprzedaje? Bo ja, wiecie dlaczego? Bo ja mam w tym miejscu, ja mam przecież swój zakład. Macie urozmaicone żarcie, będzie wysokie morale. I zobaczmy, co tam z Mifty. Coś się odnowiło? Oczywiście nie. To jest debilizm. Ja rozumiem, że jak spędzasz 3 dni, żeby robić tą czynność, to wtedy czas mija i czekasz. Ale no ja nie czekam, tak? Przecież ja nie czekam. Tylko jadę, więc takie coś jak kowalstwo się powinno z łaski swojej odnawiać. Chciałem robić takie, wiecie, bardziej wartościowe rzeczy. Rozwalać. Ale zobaczcie, no kolejny odcinek, w którym nie ma wojny. I ja szczerze nie wiem, czy jest sens to ciągnąć dalej. No bez wojny, wiem, że ta gra jeszcze jest, to jest wczesny dostęp i nie wszystko jeszcze dobrze działa, ale nie mam duży dysonans. No, jak się gra, jak się walczy, jak są wojny, jak są bitwy, to jest naprawdę mega zabawa, przynajmniej dla mnie. Ale jak mamy taką sytuację jak teraz, no to sorry. Fajnie, bo jakieś rzeczy do produkcji mi się tutaj pokazywały, no mógł więcej rzeczy robić.
co jest mega fajną sprawą. Jak wiecie, to trzeba potem smeltować i robić. Tylko też wniosek jest taki, że mi to jakby słabo rośnie. Niestety kowalstwo, bo nie mam żadnego tam focus pointu. To no wszystko jest. Train Militia 400. Prosperity. Irygacja. Dajmy tą irygację, niech tam wioski się jeszcze rozwijają. Tutaj podjedziemy, tutaj czasem są jacyś... Właśnie, o... Bandyci polujący na... wieśniaków. Nie wiem, może zacznę po prostu... Zacznę może potyczkę. Jakąś inną nacją, no. Bataniasami, nie wiem, strugienami. I może bardziej pójdę w piechotę, bo w tej chwili jestem niemalże nie do zniszczenia, jestem niemalże nie do zdobycia. I tak naprawdę jestem w rozkroku. De facto jesteśmy tutaj potentatami na mapie, ale nikomu wojny wypowiedzieć nie chcemy. Król na moje propozycje wojny, że tak powiem, się zwiesza i nie chce walczyć. Mamy sporo rzeczy. Sojgak Delaki był pojmany. Czy on jeszcze gdzieś tu jest? Prisoner. Ja bym go z przyjemnością, że tak powiem, wyzwolił, ale nie chcę. Nie wiem gdzie. Prisoner of Mubar. Ja tak bym wiedział, w koło jakiej miejscowości jest tym więźniem, gdzie tak jego ten, kto go pojmał, podróżuje, żebym mógł sobie działać. Ja. A może mogę? W encyklopedii? Nie wiem, jak się encyklopedię włączało. Nie. Czekajcie. Clans. Heroes. Jak się nazywał ten koleś? Czekajcie. Wiem, jak do tego wejść. Spróbujmy go znaleźć. Pójdziemy w Chybujar. Chybiar. Dobra. Na mapie tu się powinno go udać znaleźć. Nie ma go tutaj. Karakę Grici, czy ja mogę jakoś ich... sprawdzić klan. To nie jest chyba on.
ale możemy tam śmignąć. Nevansk Castle to było tutaj. Pojedźmy tam. Jak nic się nie stanie, jak znajdziemy, to trudno, ale może on gdzieś tam będzie się migał. Maciung, po co tworzysz tą armię, jak ty z nikim nie chcesz walczyć? Jaki jest sens? Gdzieś tu złapiemy, bo to już są, to jest ilość, która może zaatakować i zniszczyć wieśniaków. Ale zobaczcie, ja bym chciał. Naprawdę bym chciał, bo gra mi się super. To, że on tutaj będzie, że on tutaj jest ciągle, tak? Niedobrze może być na drugim końcu mapy. No słuchajcie, sami widzicie, no. Jest tyle państw dookoła do podbicia. Tylko trzeba chcieć. Jesteśmy najsilniejsi. Może z jakiś limit wojen jak osiągnęliśmy, nie wiem, 3 wojny i mamy 3 trybuty, to jesteśmy na tyle silni, że nikt nie chce z nami walczyć i my też nie chcemy, a to jest przecież nielogiczne. Powinniśmy łoić ich. Jak to powiedział Janusz Wójcik, powinniśmy golić frajerów, tak? A nie czekać na Bóg wie co. Nie rozumiem. Czasem po prostu tego nie rozumiem. Tak nie powinno wyglądać. Zobaczcie, zrobimy to jeszcze raz. Chcemy powiedzieć komuś wojnę. 7%. Ale jaki jest sens wypowiadać im wojnę, jak oni mają 1000 lud, 1000 osób? To przecież nie ma żadnego sensu. Ej, poparcie mam 7, wydamy stówę i co z tego? Ale tak dam stówę. To nic z tego nie wyjdzie. Na inne państwa też mam. W ogóle po 0%. Nikt nie chce walczyć. Mamy prawie 20 tysięcy ludzi, a ja mógłbym jeszcze zwołać masę w polu innych. Ci mają połowę mniej. Moglibyśmy, myślę, spokojnie prowadzić wojnę na 2, a nawet 3 frontach. Nordegnem Pain pojechaliśmy, Strugię też skończyliśmy. No i co? Tych też ciągnęliśmy, bo mamy od nich trybut. I nikt wojny nie chce. To jest po prostu głupota, moim zdaniem, autentycznie. Czy mam sam kogoś zaatakować, jakieś państwo? No to też nie ma sensu. Także słuchajcie, chyba ta seria umarła śmiercią tragiczną. No nic się tutaj nie dzieje. Mamy miasto, ale nie możemy się rozwijać. Mamy 3 zamki. A pomimo tego jest Lipton. No nic, może zacznę sobie grać jakąś Strugią, zobaczymy, ale teraz mam naprawdę mało czasu na różne przyjemności, ale o tym może opowiem na vlogu. Do zobaczenia, trzymajcie się.